Okej. Możemy sobie teraz oczywiście ustawić odpowiednio te... Nawet nie wiem, jak to nazwać, te takie... kamienne cosie? Kamienne klocki? Co teraz zebraliśmy? Smok rogogon węgierski. Prawdopodobnie najbardziej niebezpieczny ze smoków. Potrafi zionąć ogniem nawet na 4,5 metra. No 4,5 metra? Kurde ty, jaki skurwysyn. Czasami, kurde, wycelować tą różdżką to jest masakra, nie? Ale dajemy radę jakoś. Depulso! 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 Siódma tarcza! Yeah! Ciekawe, co za tymi drzwiami teraz na nas czeka. A tu, panu Gringer, jest korniczek. Korniczek będzie ciskał budyniową substancją, którą trzeba umijać. To jest obrzydliwe! Rzuć plik tu sempla, żeby obezwładnić korniczaka. A jeśli będziesz odpowiednio szybka, możesz na niego wskoczyć i liczyć na jakąś nagrodę. Rik tu sempla! No jest to obrzydliwe, to jest prawda. No, i się udało. Elegancko. Czy coś tutaj mamy do ogarnięcia? Nie mamy tutaj żadnego sekreciku, nic, zero, nul. Kurczę, szkoda. Idziemy dalej. O, to też jest fajna muzyczka, która niejednokrotnie leciała w kamieniu filozoficznym na PS2. Trzeba te korniczaki pocisnąć i zaatakować żywopłot, czemu by nie? Podejrzewam, że to jest żywopłot stworzony przez samego Hagrida, bo on lubił właśnie takie dosyć nienaturalne wyglądy tych krzaczków. Nie oszukujmy się, ale to on jest znany z takich rzeczy. Zresztą to on najczęściej grasuje na błoniach Hogwartu, tak więc no przykro mi, ale taka jest prawda. Straszne jest to, że w ogóle ta tarcza się tak w ogóle nie obraca, tylko ona tak se lewituje. Ja kiedyś, jak byłem mały, próbowałem właśnie skoczyć na to i tak zebrać tą tarczę, bo... Nie wiem, jakoś mnie tak zawsze interesowało, czy da się ją w ten sposób zebrać, ale się nigdy nie dało. Tak samo jak próbowałem to zrobić tym zajączkiem, ale też się nie udawało. No więc niestety, raz się udaje, raz się nie udaje, jak to się mówi. Musimy iść do przodu. Fajna muzyczka, fajna muzyczka. Ta muzyka też leciała w ten komnacie tajemnic na PS1, którą niedawno ogrywałem. Bezwstydnie zareklamuję swój let's play, bo ja mogę. O, sekrecik. Widzicie? Mimo, że to jest miejsce, do którego powinniśmy się dostać, to jest liczone jako secret. Można? Można. Kiedyś w ogóle myślałem, że ta tarcza się w ogóle jakoś dziwnie zbugowała, że ona się tak nie obraca, ale ona po prostu tak stoi w miejscu z jakiegoś powodu. No, i 8. I mamy znowu topki! Więcej was matka w domu nie miała? Miała, ale nie chciała. Oczywiście, że tak. To było szybkie, nie ukrywajmy tego. To było bardzo szybciusie. I dyniowe paszteciki, które również sobie zbierzemy, bo jak już czyścić, to czyścimy do końca. Dokładnie tak.
I kiedyś nie widziałem tego, że tutaj u góry można rzucić czar de pulso, ponieważ tutaj jest 9. tarcza, którą będziemy musieli zabrać. Ja wam pokażę w jaki sposób. Zresztą to nawet nie da. Nie można. Nie jest ciężko się domyśleć, jak to zabrać. Po prostu da się to łatwo ogarnąć. Tak jak tą kartę na przykład można w łatwy sposób zabrać. Smok długoróg rumuński. Rogi tego gatunku mają wielką wartość ze względu na zawartość substancji trujących. Jest to przyczyną gwałtownego ograniczenia populacji długoroga w ostatnich latach. Kurde, Jezus Maria, masakra. Depulso! 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 Dobra, i teraz ostatnia rzecz, czyli tarcza. I to kolejna była z tych, które się nie obracają. Oh man. I jesteśmy już w zasadzie w miejscu, gdzie będzie wielki finał tego wyzwania oczywiście. I patrzymy, co się będzie działo. Rick to centra! Zawsze mnie te stworki zawsze mnie rozwalały. Przepraszam, że ja tak mówię na nie stworki od czasu do czasu, ale ciężko mi jest zapamiętać, kurde, ich nazwę. Powiem wam szczerze. Te kornczaki, czy jakoś tak to się nazywa. Mamy jeszcze 2 sekrety do ogarnięcia. Nie wiem, gdzie będzie... Nie, w sumie wiem, gdzie będą te 2. Alohomora! Lapiforce! Zanim polecimy tutaj, to jeszcze trzeba zobaczyć, co tu będzie. A tu gdzieś chyba było przejście. No kurde, pewnie, że było przejście. Panie i panowie. Kolejny sekrecik. Jeszcze tylko jeden. I będziemy mieli wszystkie sekrety stąd ogarnięte. Co będzie oczywiście jak najbardziej na plusik. A to jest kurde słodka animacja taka, naprawdę kurde cute. Ładnie sobie zjada tutaj trawkę króliczek. Pewnie, że tak. Albo zajączek. Nie, w sumie króliczek, bo chyba... Znaczy ja wiem, że między zającami a królikami jest różnica. No ale no. Tyle chciałem powiedzieć, nie mam nic innego do powiedzenia. Dobra, więc teraz sprawdźmy, czy coś jeszcze jest, co... gdzie mógłbym naszego króliczka wykorzystać. Patrzcie, widzicie, możemy po żabie chodzić, lol. Ale dymy, moi drodzy. Dymy. Dobra, teraz idziemy do właściwego miejsca, czyli musimy przejść tutaj. Dokładnie tutaj. No i elegancko. Ostatni secret. I karta zarazem. Sprawdzamy. Smok kolczasty norweski. Kolczasty jest obecnie najrzadziej występującym gatunkiem. Wiadomo, że atakuje większość dużych ssaków lądowych. No tak, to chyba tej środkowej nam brakowało. No, czyli mamy zrobione co trzeba. Więc skoro tu już mamy zebrane wszystkie sekrety, tak, wszystko co trzeba było zebraliśmy, no to na co czekamy jeszcze? Rzucamy czar Draconi Force i czyścimy tutaj te wszystkie fasolki. Będziemy mieli chyba dzisiaj 2000 coś fasolek, jak nie lepiej. Draconi Force!
Szkoda, że nie leci tutaj muzyka już z smoczka. Zbieraj co możesz, bo my już tutaj się nie dostaniemy. Tu u góry zresztą jest ta ostatnia tarcza. Gdyby to była komnata tajemnic, to teraz byśmy mieli jeszcze czasówkę przy okazji, żeby jak najszybciej zakończyć to zadanie, a każda następna tarcza dawałaby nam dodatkowy czas. Ale to nie jest komnata tajemnic. To jest więzień Azkabanu, proszę państwa. I zobaczycie, jak od tej gierki gry z Harrym Potterem będą ewoluować graficznie, soundtrackowo, fabularnie, wiadomo. Ale to od Czary Ognia to już nie będzie to, co widzicie teraz, nie? To już zupełnie co innego będzie. Inny klimat, inne wszystko, jak to się mówi. Ojoj. Dobra, skaczemy i zbieramy co. Gratulacje, panu Granger. Zadanie zostało wykonane. Bardzo dobrze. Zebrałaś wszystkie 10 tarcz. Co znaczy? Że mogę wejść do komnaty fasolek. Super! Gratulacje, panu Granger. Zadanie zostało wykonane. Ale musisz zebrać wszystkie 10 tarcz, żeby móc wejść do komnaty fasolek. Możesz próbować wykonać zadanie ponownie, kiedy tylko chcesz. Dziękuję, pani profesor. Może być pani przekonana, że następnym razem zbiorę wszystkie tarcze. Nie wchodź w zdanie. Jeju! To jest ta komnata fasolek? Dokładnie, Hermiono. Zbierz tyle przedmiotów, ile się da, zanim skończy się twój czas. Ej, elegancko. Robimy tak. Ty pulso! Jak najwięcej kociołkowych tych piegusków, no nie? Żeby było nas potem stać na różne hasła, no nie? Dokładnie tak. Zaraz sobie tutaj idziemy na środek. Jak najbardziej tak. Już kurde, mamy 2000 fasolek. Ładnie. Bardzo ładnie nam idzie. Jestem zadowolony z tego wyniku. Potem będziemy mogli kurde wydać te fasolki pod koniec gry na jakieś deale z innymi uczniami, żeby pokupować inne karty. A kociołkowe pieguski, znaczy boże, nie kociołkowe pieguski, tylko te dyniowe paszteciki, to nie wiem szczerze na co by nam mogły się przydać, tak szczerze. Ale widzę, że dużo jest tych piegusków, więc to jest jakiś znak, że musimy ich jak najwięcej zebrać. To oczywiście po pierwsze, a po drugie jest ich bardzo dużo dlatego, że kurde potem w niektórych częściach poziomu, różnych tam poziomów, może być ciężko, żeby je znaleźć, więc bardzo dobrze jest ich tak tyle. Jak było? Wspaniale! Mogę teraz zamieniać przedmioty w smoki! Bomba! Masz na myśli wielkie, ryczące, ziejące, ogniem straszliwe potwory! Niezupełnie. To tylko bardzo mały, stransmutowany smok. Szkoda. Możesz jeszcze raz przystąpić do zadania, Hermiono. Możemy też wrócić tu kiedy indziej. Którędy teraz? Ty prowadź, Hermiono. Witaj ponownie, Hermiono. Chcesz spróbować jeszcze raz? Pamiętaj, musisz zdobyć wszystkie 10 tarcz, żeby dostać się do komnaty fasolek.
XD, ja pierdzielę. Ten tam się już podniecił, ten tu gada, kurde, że no Hermiono, będziesz mogła takie olbrzymy tutaj nam wyczarować. A to żeś się zdziwił, panie kolego, kurde. Dobrze. Tak więc kolejne lekcje mamy zaliczoną. Tym razem nauczyliśmy się Lapiforce oraz Draconiforce, czaru. Zajebiście. Zostaje nam tylko już ostatnie, czyli Glacius. Po prawej stronie. I oczywiście... Próbujesz jeszcze raz wykonać zadanie Draconiforce Lapiforce? I oczywiście... Jako, że był już Ron i Hermiona, to teraz będzie Harry w tym ostatnim zadaniu, no nie? O, Quidditch! Następnego ranka, mimo burzowej pogody, Harry na Kapłańskim wybrał pierwszy sezonowy mecz Quidditcha. Stał po upadku, ale postanowił coś zrobić ze swoim lękiem przed dementorami. Profesor Lupin zaproponował mu naukę zaklęć przeciw dementorom. Harry spytał Lupina, czy to prawda, że Sirius Black był najlepszym przyjacielem jego ojca i że zdradził Jamesa i Lily. Profesor zdawał się unikać tego tematu. Lepiej zaczniemy szkolenie przeciw dementorom, Harry. Nie ma co się dziwić, że unika tego tematu. W końcu coś ma na sumieniu ten profesor Lupin. Nie możemy tak po prostu wprowadzić dementora do zamku, więc posłużymy się boginem. Bogin ukaże ci się jako rzecz, której najbardziej się lękasz. Harry, będzie to strach w postaci dementora. Najpierw poćwiczymy na jakimś celu. Skieruj różdżkę na cel. Potem przytrzymaj lewy przycisk myszy, żeby naładować zaklęcie. Zauważysz poświatę wychodzącą z twojego ramienia. Aby zaklęcie było idealne, musisz puścić przycisk w momencie, gdy poświata mija różdżkę. Spróbuj. Inkantacja tego zaklęcia to Expecto Patronum. Dobrze. Dobrze, dobrze. Skończ pierdolić, Lupin. Expecto Patronum! Poświata musi być dokładnie przy różdżce, gdy rzucasz zaklęcie. Expecto Patronum! Poświata musi być dokładnie przy różdżce, gdy rzucasz zaklęcie. Expecto Patronum! Znakomity czar, Harry. Jeszcze dwa takie, a będziesz mógł przejść dalej. Expecto Patronum! Właśnie tak, Harry. Jeszcze tylko raz. Expecto Patronum! Fantastycznie. Trzy idealne zaklęcia, Harry. Jesteś gotów na następną część lekcji. Przeszukaj pobliskie komnaty. I bądź gotów na rzucenie czaru w bogina. Lupin, wracaj! Nie zostawiaj mnie samego, bo dobra, zostaw mnie samego, wyjebane w ciebie. Żadnych tutaj sekretów nie mamy. Szkoda, bo możemy tylko do tego miejsca w sumie raz wrócić. Znaczy raz. W sumie to jesteśmy jedyny raz w tym miejscu, więc nie możemy potem do tego miejsca wracać. To chciałem bardziej powiedzieć. No ale czasami tłumaczę w taki pokrętny sposób, że ktoś może tego jakby nie zrozumieć, no nie? Więc teraz nauczyliśmy się czaru Expecto Patronum. Zajebiście. To jest też dosyć ważny czar w serii Harry'ego Pottera. Więc mamy kolejny czar za sobą. I nic, tylko się możemy cieszyć. Powiem wam szczerze, my jesteśmy już w ogóle chyba w połowie gry nawet. Albo bardzo blisko połowy gry jesteśmy. Tak na dobrą sprawę. Oj. Nie można tutaj nigdzie czaru rzucić? Szkoda. No to zobaczmy, co tutaj na nas będzie czekać. Żadnego sekretu tutaj nie ma. Po lewej i po prawej stronie żadnej skrzynki? No nie ma. To idziemy.
Dementor! Nie, Harry, skup się. To bogin przybrał kształt Dementora, żeby cię nastraszyć. Bogin przybrał kształt Dementora? Jeśli jest więcej niż jeden Dementor albo bogin, ich obecność zapewne uniemożliwi ci ruch. Rzuć zaklęcie Patronusa w bogina, żeby go unieszkodliwić. Dobra. Zaczaruj każdego bogina w okolicy. Musisz pokonać wszystkich, nim zaklęcie przestanie działać. Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Udało się! Znakomicie, Harry. Wygląda na to, że opanowałeś to zaklęcie. O! Jest tu także karta kolekcjonerska. Dawaj mi tą kartę! O-o! Co? O nie! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Doskonale, Harry. Naprawdę wyśmienicie. Wybacz mi pułapkę i to wszystko. Musiałem sprawdzić, jak się zachowasz, gdy dementorzy cię zaskoczą. Poradziłeś sobie bezbłędnie. Dziękuję, profesorze Lupin. No i wypierdalaj, bo przez ciebie na zawał zszedłem, Lupin. Po lekcji walki z dementorami Harry zapytał profesora Lupina, czy to prawda, że Sirius Black i ojciec Harry'ego byli przyjaciółmi. Profesor Lupin wydawał się zakłopotany tym pytaniem. Powiedział tylko, że dawno temu znał Sirius'a, a przynajmniej tak mu się wydawało. Parszywek zniknął! I wiecie, co znalazłem na podłodze? Kocia sierść! Żółta kocia sierść! Sugerujesz, że krzywołap... Właśnie usłyszałem, że mają uśmiercić Hadodzioba za to, że zaatakował Malfoya! Nie mogą tego zrobić! To wszystko wina Malfoya! To jego powinno się ukarać! Coś musi się dać zrobić. Może apelacja? Apelacja! To jest myśl! Jestem pewna, że czytałam o podobnej sprawie Hipogryfa. Poszukamy w bibliotece. Pójdę z wami, ale jestem wściekły na twojego potwornego kota. Ciekawe, gdzie jest pani Pinc. Może krzywołap ją też dorwał. Na pewno pozwoli nam przeszukać księgi pod kątem Hipogryfów. To ważna sprawa. Są przechowywane tam w dziale prawnym, ale jest zamknięty. Musi być jakaś inna droga. W porządku, ale spróbujmy nie wpaść w tarapaty. Kłopoty? Kto mówi, że wpadniemy w kłopoty? Brawo, geniuszu. Brawo, geniuszu. Nie żeby coś. Tak, jeżeli chodzi... Wiecie co, w sumie... A, przeczytajmy sobie tą jedną. Ja Nutkom. 1665-1743. Założycielka Towarzystwa Reformowania Wiedźm. Założycielka Towarzystwa Reformowania Wiedźm. Okej, okay, warto wiedzieć. Więc tak, Propos, kurcze pieczone. Co ja chciałem powiedzieć? A, tego co miało miejsce niedawno, tam u profesora Lupina, co nas przygotowywał właśnie do tego czaru Expecto Patronum. No to kurde, no nie zuś ciebie śmieszek, kurde głąbie. Ja tutaj na zawał schodzę, a ty ten, takie jaja robisz, że spadam w dół, no nie? Ale przyznam, że ja się kiedyś bałem panicznie tego zaklęcia Expecto Patronum, w sensie tych boginów i dementorów. Bo kurwa, to jest naprawdę horror dosłownie, co się odpierdziela z nimi. Jeszcze jedna fala tych książek, to będzie z górki już teraz. A wy jakie macie wspomnienia z... właśnie... Sprawdź, czy można się jakoś dostać do sekcji prawnej, Ron. Dobra! A jakie wy macie wspomnienia z Expecto Patronum i właśnie z tym, co miało miejsce niedawno, jak... profesor Lupin przygotowywał Harry'ego? O! Carpe retractu! Alohomora! Alohomora! Falco Esalon, starożytna Grecja. Jako pierwszy opisał przypadek animaga. Sam mógł zamieniać się w sokoła.
Mógł się w sokoła zamieniać? Carpe refractum! Tu są schody! Co ty nie powiesz? To są schody, bez kitu. Tron. Ty i Harry zostańcie na czatach. Krzykniemy, jak pani Pince się pojawi. Ojoj, krzykniecie, mówisz? Wątpię w to, skoro Hermiona was nie usłyszy. Ta muzyka też jest w ogóle taka mroczna. Lumos! Ale to ona tylko przez chwilę leciała sobie. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, to było szybkie. Nie ukrywajmy. Ogólnie ten poziom w sumie nie jest jakiś długi, jeżeli mam być szczery. Jest dosyć krótki. Zresztą zaraz nawet go będziemy kończyć. I tą sesję będziemy też kończyć. Bo też, no mówię, to już będzie druga sesja w sumie jednego dnia nagrywana, bo ja to cały czas nagrywam 1 lipca. O, właśnie, o tak, o cholera. Dobra, idziemy zobaczyć, co tutaj jest. Co tutaj na nas czeka. Nic nie możemy już żadnego czaru rzucić, szkoda. Tu jest ta księga. Świetnie, a teraz do Hagrida. No, teraz do Hagrida. I to była muzyka, która się często odpalała, kiedy uczyliśmy się nowego czaru w wersji na PS2. W obronie Hardodzioba? Tak, zostawiłam książkę w chatce Hagrida. Chwileczkę. Jak to zrobiłaś? Dopiero co poszłaś? Poszłam na skoty. Szybciej, nie możemy się spóźnić na zajęcia z uroków. To niedaleko. Zapieścia ze mnie do państwa! Uciekaj! Kompletnie oszalała! O nie! Może się tym zajmiemy. Nie mamy teraz zajęć z uroków? Tak. Myślę jednak, że mamy czas, by dać tej rzeczy nauczkę. Gdziekolwiek jest. Decyduj, Harry! Tak, no, ty na skróty żeś poszła. Ale homo! No jasne, ale ze mnie głuptas. Zobaczymy się w klasie. Ale homo! Teraz mogę rzucić, kurde, czar na skrzynkę i... O, przy okazji mamy walkę znowu z książkami. Któż by pomyślał? I tu sekrecik mamy trzeci, z czterech. Więc jeszcze jeden nam brakuje i będzie wszystko cacy. Nie ma tu żadnej karty, chlip, 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 szkoda. Naprawdę szkoda. Więc możemy pójść w sumie teraz albo tu na wprost, albo tu, ale my pójdziemy tutaj, bo tutaj będziemy w bonusowym odcinku, a raczej w odcinkach bonusowych. Witam wszystkich, jestem profesor Flitwick, prowadzę zajęcia zaklęć i uroków. Dziś nauczymy się praktycznego zaklęcia zamrażającego, zwanego Glacius. Pomyślmy, kto miałby ochotę zademonstrować? Pan Potter? Spróbuj! Jeśli przejdziesz przez te drzwi, rozpoczniemy naukę zaklęcia Glacius. Ale tam na samym końcu ściana jest. Co ja mam w ścianę uderzyć i połamać okulary? Co ty kurde pierdolisz, Flitwick? Glacius przydaje się do zamrażania przeróżnych rzeczy. Zacznijmy od amazońskiej salamandry. Gotowy? Teraz uważaj, Harry. Musisz unieszkodliwić zarówno bestię, jak i jej ogień. Spróbuj! Ta salamandra, kurde. Pamiętacie salamandry? Ta robota, Harry. Ale homo! Musimy tu znaleźć teraz checkpoint, a raczej księgę zapisu, żeby móc sobie właśnie zapisać to i owo. I kolejna karta! Irgit Paskudny, reprezentant goblinów na 14-wiecznym zgromadzeniu Rady Czarodziejów. No, i elegancko. To żeśmy się dowiedzieli o panu Irgicie. Nie ma tutaj nic więcej? Nie ma tutaj nic więcej. Możemy iść dalej. Teraz, Harry, spróbuj użyć zaklęcia Glacius, żeby zamrozić płynącą wodę. To
jest jedno z takich trudniejszych zaklęć, żeby zrobić od razu 100%, więc mam nadzieję, że mi szczęście dopisze i będę mógł od razu zrobić 100%. Bo czasami zdarzało mi się, że gdzieś ominąłem tarczę przypadkowo. Wyśmienicie! Rety! Twardy lód! A teraz najważniejsza część, Harry. Poślizg. Używaj strzałek w lewo i w prawo, żeby sterować. Naciśnij strzałkę w górę, żeby przyspieszyć, a strzałkę w dół, by przyhamować. Jedziesz! Zobaczymy się na końcu trasy. Jedziemy z koksem, jak to się mówi. Ale tak szczerze, jeżeli chodzi o te wszystkie właśnie wyzwania, to Glacius jest chyba moim ulubionym z tych wszystkich, nie licząc właśnie Lapiforce i Draconiforce. Naprawdę. Ojoj, jedna fasolka. Kurde. Ale bym ją zebrał. Ale nie da się już. Dobra, trudno. Moi drodzy, tutaj zakończymy drugą sesję z Harry'ego Pottera i więzienia z kabanu na peceta. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o wyzwaniach, które robię przez te teraz kolejne odcinki. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało, lub jak się nie spodobało, to zostawcie łapkę w dół. Napiszcie to i owo. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji, tak, to już mówiłem, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkich filmach, które tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooku, Discord oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie dostaniecie powiadomienia o odcinkach, no to na Instagramie będziecie je mieli. A na grupy na Facebooku oraz na Discord po prostu integruję się z wami, informuję was o odcinkach lub o live'ach, lub o tym, co się tam u mnie dzieje, lub co planuję. I to by było na tyle. Nagrywam to 1 lipca o godzinie teraz 15:18. Na razie, trzymajcie się i cześć!